Cześć, z tej strony Warsaw Spiders. Cześć. Dziś nagramy dla Was unboxing z paczki zamówionej od Cricket's Farm z hodowli owadów. To jest paczka, która właśnie dzisiaj przyszła do mojej pracy. Pisze na niej wszędzie żywe owady, także ludzie w mojej pracy i tak samo ludzie po drodze, jak wracałam metrem. Wszyscy się patrzyli po prostu na tę paczkę. Nawet usłyszałam chyba, że smacznego? Czy to moja kolacja? Coś na stylu? Także otwieramy, bo Weronika jest głodna. Paczuszka otworzona. A jeszcze zobaczcie, kto z nami jest. Bo jest z nami żabka. Weroniki Rzekotka. Tak, jedna z moich przyjaciółek. Druga sobie siedzi w pudełeczku. Już się Weronika oswoiła, bierze je na ręce, robi im kąpiele wodne, więc wiecie. Pokażemy Wam wszystko w kolejnych filmikach. Ale mamy tak mało czasu na nagrywanie, że... A zwłaszcza jak się zrobiła taka piękna pogoda wiosenna, to po prostu aż żal tak naprawdę siedzieć w domu. Jak jest fajne słońce, chciałoby się nagrać, ale też jak jest fajne słońce, chciałoby się iść na rower, czy gdziekolwiek. Albo nawet po prostu odpocząć. No, tak. Więc zaczniemy od początku. Oczywiście są tutaj świerszcze domowe, wylęk i średni rozmiar. Wylęk dla żabek, średni dla ptaszników. Kolejnym jest specjalistyczna karma dla owadów. Głównie właśnie dla świerszczy. Żeby się nie podgryzały nawzajem. I dla hodowli naszych karaczanów. Dodatkowo są cztery hitpaki. Nie będziemy mówić więcej szczegółów, bo jeśli nas oglądacie, to pewnie się domyślacie. A jeżeli nie oglądacie, to zobaczcie wcześniejsze filmy. I dodatkowo są suplementy. No co maleństwo. Jakie są suplementy? To są dwa takie, które nam poleciła jedna osoba na Facebooku. Happy Free Frogs? Tak, taka osoba z takiej strony. Słuchajcie, pierwszy produkt to jest Necton MSA, czyli to są takie mieszanki mineralne razem z witaminą D3. To jest w takim proszku. No i one zapobiegają krzywicy, wspomagają po prostu zdrowy wzrost kości u żab, ogólnie u płazów, u gadów, nawet u ptaków. Także słuchajcie, no kupiliśmy je, bo jak wiadomo nasze żabki są jeszcze takie malutkie, więc żeby się prawidłowo rozwijały, żeby dobrze rosły im kości i wszystko co tam tylko mają, no to właśnie zakupiliśmy im taki suplement. I Necton Multirep. Czyli takie multivitaminy, no to jest jako takie uzupełnienie po prostu wszystkich witamin, minerałów, pierwiastków. To jest ogólnie taka mieszanka właśnie witaminowa. I będziemy te dwa suplementy im podawać na zmianę, tak raz w tygodniu jeden, raz w tygodniu drugi, po prostu na zmianę. Ale o tym może trochę więcej powiemy w kolejnym filmie, więc jeżeli chcecie, żeby się pojawił kolejny film z przykładowego karmienia naszych żabek razem z suplementem, zakładam, jeżeli zostawicie pod tym filmem 50 lajków, to będzie nas satysfakcjonowało. I kolejny film Weronika Wam przedstawi, tak, jak te żabki się karmi. Także słuchajcie, 50 lajków i będzie druga część o tym, jak się karmi, jak się pazerni karmi. Jesteśmy. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.